37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy Chłopice uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Chłopice oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków wsi Boratyn jako działka numer 207/4 o powierzchni 9 alów, na której Sąd Rejonowy w Jarosławiu prowadzi księgę wieczu z tą numer TR1J/00075596/4. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chłopice. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękujemy. Czy w sprawie tej uchwały są jakieś uchwały lub zapytania? Nie ma. W takim wypadku przystępujemy do przyjęcia uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, prosimy o podniesienie ręki. Kto koło głosowało? 15 radnych. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Jest to ostatnia uchwała. Dziękujemy Państwu radnym za przyjęcie uchwały. Mamy jeszcze trzy sprawy, które prosimy o odczytanie. Dziękuję. Proszę Państwa, kilka spraw bieżących, które wyniknęły od czasu komisji. A później będą wolne wnioski do pytania. A mianowicie, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie zwrócił do nas się z pismem. Ja pismo przekierowałem do Rady, dlatego że oczekują od nas odpowiedzi i jest to taka sprawa trochę medialno-polityczna, więc chciałbym, żeby się Rada Gminy w tym temacie wypowiedziała. A mianowicie temat dotyczy przyjmowania uchodźców na naszym terenie. W związku z pismem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 9 września 2019 roku, znak i tak dalej, dotyczącym trwających prac w zakresie przyjęcia przez Polskę uchodźców, to jest osób relokowanych i przesiedlanych, Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji, czy reprezentowany przez Państwa samorząd wyraża gotowość i możliwość przyjęcia uchodźców. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o podanie potencjalnej liczby osób, którą gmina mogłaby przyjąć. Informacja ma jedynie charakter orientacyjny, nie stanowi wiążącej deklaracji. W załączeniu przekazujemy tabelę w powyższym zakresie z prośbą o jej wypełnienie i przesłanie zwrotne do tutejszego urzędu do 15 października bieżącego roku. Brak potwierdzenia informacji we wskazanym terminie zostanie potraktowany jako negatywne stanowisko samorządu gminnego w sprawie przyjęcia uchodźców. Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że informacje podane przez Państwa nie powinny obejmować już obecnych w gminach uchodźców. Proszę Państwa, ostatnio, nie wiem, oglądaliście może w telewizji, była sprawa, czy w gazecie opisana, chyba wójtem Wicy nie wyraził chęci przyjmowania uchodźców i od razu była nagonka medialna. Dlaczego? To jak? To co? Do tego. Dlatego ja myślę, że wszyscy jesteśmy przedstawicielami społeczeństwa i powinniśmy się wspólnie określić, co z tym zrobić. Czy odpisać pozytywnie, czy odpisać negatywnie, czy w ogóle nie odpisać? Nie odpisać. Na chwilę obecną oficjalnie nie mamy uchodźców. Niemniej jednak, no ja myślę, że zgodnie z tym, co słyszymy w mediach, pani premier określiła pewną liczbę. Najpierw chciano to przerzucić na zasadzie moralności na parafię, czyli żeby pokazać, że wszyscy jesteśmy jedni. I to nie wypaliło teraz na gminy. Zobaczymy, co gminy powiedzą. Prawdopodobnie powiedzą tak jak wiecie. Natomiast no ja nie chciałbym się wypowiadać jedną osobą, bo jest to temat drugi. A za to nie za to nie miał zrobić drugi? No nic nam na ten temat nie wiadomo. Chciałbym, żeby to było w protokole. Przedstawiciele społeczeństwa wypowiedzieli się, ja odpisuję i napiszę tak, jak myślałem, że temat został poruszony na sesji Rady Gminy. Radni większością głosów nie wyrazili. Można to przemyśleć. Powiecie Państwo, bo ja nie znam Państwa.
Jest, dlatego tak, ja powiem, tak jak tu mówimy, że nie mamy warunku, nie mamy tego, a być może ktoś z radnych inaczej myśli, powie, no zaraz, zaraz, ja nic nie wiedziałem. Dlatego przedstawiam temat do przyjmiemy 10. No i ogólnopolską jakąś statystykę, ile mamy przyjmie, żeby wiedzieć, co z tym robić. Powiecie Państwo, mamy przyjąć 6 czy więcej tysięcy uchodźców, no gdzieś tych uchodźców trzeba ulokować. Albo w ośrodkach tych, które są, albo w tych budynkach użyteczności publicznej. No wiadomo, gminy jako komórka najbliższa społeczna i ta organizacyjna, no ma jakieś tam zasoby i mieszkaniowe, i lokalowe, etc. Magarowskie różne miejscowości. Tak, nie wiem, co to będzie, bo nie potrafią robić. Tak. No, może to nie część, co idzie za chlebem, a taka garstka, a część idzie, bo idą wszystko. Proszę Państwa, czyli rozumiem, że mam opisać, że ze względu na brak warunków i tak dalej, i tak dalej. No nie, mamy. Nie jesteśmy gotowi. W formie bardziej wytłumaczenia na nie, jak na tak. Dobrze, drugi temat. Otrzymałem pismo, proszę Państwa, z Towarzystwa Polskiej Kultury Jasna Góra z Terespola, tam jest zarejestrowany, a chodzi o Republikę Naddniestrzańską, jest to część Republiki Mołdawskiej, byłej Republiki Związku Radzieckiego, teraz państwa samoistnego, czyli Mołdawii. Tam w środku Mołdawii jest coś takiego jak Republika Naddniestrzańska, która przez oficjalne, że tak powiem, państwa nie jest traktowana jako państwo odrębne, ale chodzi tam o takie, prawda, różne chęci odłączenia. To jest, proszę Państwa, teren, który za Polski Szlacheckiej był typowym terenem polskim. Na tym terenie między innymi rozegrała się wszystkie, że tak powiem, sceny z ogniem i mieczem, słynny pan Włodyjowski i tak dalej, na tamtych terenach mieszkali i przebywali. I ci państwo, to stowarzyszenie było u nas w miesiącu chyba lipcu, dzieci z tego właśnie, z tej miejscowości tamtym, z Raszkowa dokładnie, łącznie z tą panią prezes Natalią Sieniawską byli i występowali w Dobkowicach, a w formie zaprzyjaźnionych, że tak powiem, wyjazdów. Było to sponsorowane z gminy Chłopice, Żurawica i Tyrawa Wołoska, ponieważ było to 3-dniowa impreza, że tak powiem, dla nich. Mieszkali w domu rekolekcyjnym w Maćkowicach, bo tam proboszcz ich przyjął i tam spali i mieszkali. Natomiast w jeden dzień wystąpili w Dobkowicach, w jeden dzień wystąpili w Żurawicy tam w Adworentum, jeden dzień wystąpili w Terawie Wołoskiej. Myśmy jako gminy podpisali takie porozumienie, refundowaliśmy ich ten przyjazd, wyłożyliśmy te 3000 zł każda gmina na całą tą imprezę, bo największym kosztem był dowóz ich tutaj. Zresztą była to inicjatywa po części dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobkowicach i ludzi wszystkich dobrej woli. Z tego też tytułu byłem zaproszony po razy do Radia Rzeszów, gdzie była audycja, może niektórzy Państwo słyszeli.
wypowiadaliśmy się na temat naszej współpracy z Polakami za granicą i tak dalej, i tak dalej. I ci Państwo wystosowali po tym wszystkim do nas pismo, które przeczytam. Powołując się na robocze spotkanie w dniu 23 sierpnia 2015 roku w gminie Żurawica, Towarzystwo Kultury Polskiej Jasna Góra w Mołdawskiej Republice Nadmieszczańskiej z całą diasporą polską zwraca się z gorącą prośbą do swoich rodaków zamieszkałych w Polsce, wszystkich mieszkańców gminy Głowice, stowarzyszeń, organizacji kościelnych, prywatnych przedsiębiorców na terenie gminy o pomoc w zorganizowaniu środków finansowych na przeprowadzenie remontu Domu Polskiego Wołodyjowski w Raszkowie Naddniestrzu. Dom Polski Wołodyjowski w Raszkowie jest wyjątkowym i niepowtarzalnym śladem polskiej historii i literatury, cenionym przez Polaków poprzez naszego noblistę Henryka Sienkiewicza, Sienkiewiczowski Raszków z Trylogii. Otwierając Dom Polski Wołodyjowski w Raszkowie, który ma szansę powstać się, stać się perełką Europy Wschodniej, zobowiązujemy się podziękowania gminy Głowice, czy też innym organizacjom umieszczenia tablicy pamiątkowej w naszym wspólnym polskim domu Wołodyjowskim. Ja przepraszam, ja się zastopuję, ale to tak po ukraińsku trochę piszą, więc to próbuję odczytać. Towarzystwo Polskiej Kultury Jasna Góra w Naddniestrzu posiada konto bankowe w Polsce podane w firmówce, na które mogą być zbierane środki finansowe w formie symbolicznej cegiełki. Koszt remontu, który pozwoli oficjalnie otworzyć Dom Polski i zaprosić fundatorów, wynosi minimum 75 tysięcy złotych. Informujemy, że wszystkie działania na rzecz otwarcia Domu Polskiego w Raszkowie będą monitorowane w CVP, Polskie Radio i prasę nie tylko regionalną, ale i ogólnopolską, co już zostało zapoczątkowane. Bardzo serdecznie dziękujemy za Pani serce, z wyrazami szacunku, Pani Prezes Natalia Syndowska. Ja mam, proszę Państwa, taką książkę na temat właśnie tego Raszkowa, bo jak byli tutaj, bo nas przekazano mi, jeżeli ktoś z Państwa radnych by chciał się bliżej do Polski, świetnie pożyczę tę książkę, tam jest zdjęcia, to wszystko pokazane, te tak babuszki ukraińskie, jak tam, prawda, siedzą, to wszystko tworzą. No nie wiem, czy jest tutaj możliwość przekazania Pani Ani w ogóle jakoś tak oficjalnie, nawet gdyby była zgoda Rady, jak to się do samego wyboru. Ja mam pytanie tutaj, to Pan mówił, że
czasie informowani. No już u nas jest taka, no nie, tam w tym terenie
i tak dalej. Zresztą ja też dostałem zaproszenie w tym roku, jeżeli byśmy chcieli, możemy tam pojechać. No, ja osobiście powiem tak, nie mam czasu tam pojechać. Natomiast jeżeli radni byście ktoś chciał, no to jest zaproszenie od nich, jest kalkulowana cena dość nieduża przejazdu i tam was ugoszczą i tak dalej, zobaczycie. Jak najbardziej. Mam zaproszenie. Jak nazwijamy pieniądze, o potrzebach tamtejszych, to ja mówić nie muszę. Dobrze, czyli ten temat byśmy mieli omówiony. Proszę Państwa, kolejny temat dotyczy pisma wojewody podkarpackiego w sprawie wyjaśnień dotyczących przewodniczącej Rady Gminy i wójta gminy Chłopice w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w oświadczeniach majątkowych. Ja, żeby to szybciej zrobić, pozwolę sobie przeczytać i stwierdzone nieprawidłowości pani przewodniczącej i moje. Zacznę od pani przewodniczącej. W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych w trybie artykułu 24 ust. 4 ustawy o samorządzie gminy stwierdzono następujące nieprawidłowości. Dotyczy to oświadczenia na rozpoczęcie kadencji. Część A. Nie określono stanowiska pełnionej funkcji. Punkt 2, podpunkt 4. Nie wykazano wartości działki pod budynkiem mieszkalnym z punktu 2, podpunkt 1. Punkt 8, punkt 9. Nie określono przynależności poszczególnych składników majątkowych oraz dochodu do majątku odrębnego objętego małżeńską wspólnością majątkową lub przynależności.